Niedawno odbyłem kilkugodzinną podróż z moim przyjacielem, który również jest przedsiębiorcą i odnosi w swojej dziedzinie sukcesy. Rozmawialiśmy o tym, jak można się dziś wyróżnić i że z jednej strony jest to banalnie proste, z drugiej zaś mało kto sięga po wspomniany w tym odcinku metody. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam cię w Excellent Work Podcast. Było czwartkowe popołudnie, gdy zgarnąłem Wojtka z dworca głównego w Krakowie. Zdążyliśmy ujechać może kilometr, aby utknąć w pierwszym korku na ulicy 29 listopada. To było miejsce, w którym rozpoczęła się dyskusja, towarzysząca nam już cały wyjazd. Motywem przewodnim było wyrażenie bo nie myję rano zębów. Pozwól, że wyjaśnię ci o co chodzi. Wojtek prowadzi agencję marketingową, zatrudnia kilkunastu pracowników i pracuje z dziesiątkami klientów. Jest również podcasterem, twórcą internetowym i często występuje publicznie. Ma do czynienia z przedsiębiorcami najwyższego kalibru oraz ich pracownikami, co daje mu przekrojową znajomość różnych typów osobowości. Narysowałem Ci obraz tego, kim jest Wojtek, aby łatwiej Ci było zrozumieć jego kontekst. Wracając do stania w korku, rozpocząłem swoją myśl. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy nad kilkoma słowami wierność, honor, uczciwość, terminowość, szacunek. Gdy patrzę na te słowa, przychodzi mi na myśl mój dziadek. Rzadko spotyka się dziś osobę, która ma swoje jasno sprecyzowane zasady, które są dodatkowo osadzone w dość konserwatywnym kontekście. Co mam na myśli? Jeśli spojrzymy na to, jak dziś wygląda świat, znajdziemy tam dużo szeroko pojętej poprawności politycznej. Owijamy niektóre tematy w bawełnę. Nie nazywamy rzeczy po imieniu. Odchodzimy od konserwatywnych zasad. Weźmy terminowość. Jeśli ktoś złapał obsługę, bo po ludzku zawalił z własnej winy, nie wypada mu powiedzieć wprost, że nawalił i warto by było to naprawić. Często przechodzimy koło takich spraw obojętnie, jak gdyby nic się nie stało. Gdy ktoś spóźnił się na spotkanie po raz trzeci, udajemy, że to nie miało miejsca, no bo przecież nie wypada zwrócić mu uwagi. To niegrzeczne. Gdy przyłapiemy kogoś na kłamstwie, zdarza się nam przejść koło tego bez słowa. Nie mamy odwagi jasno zaprotestować i powiedzieć wprost, że szacunek do naszej osoby jest dla nas podstawową wartością. W dniu, w którym nagrywam dla ciebie ten odcinek, dostałem wiadomość od jednej z kursantek. Ma 40 lat. Jakiś czas temu jej mąż ciężko zachorował i zmarł. Trafiła do pracy, gdzie pojawiała się regularnie agresja słowna i presja. Kobieta ta miała odwagę stanąć i powiedzieć: Nie pozwalam na to, mimo że straciła męża, zakładam, że w takiej sytuacji jest finansowo raczej cię ciężej. Nie sprzedała swojej godności. Czy naprawdę warto puszczać mimo uszu coś, co bezpośrednio dotyka i narusza nasze zasady? Jeśli zrobimy to raz, machina drenażu naszego charakteru ruszyła. I tu pojawia się wspomniane mycie zębów. Gdy wstajesz rano, masz jakąś rutynę. Może się modlisz, może ścielisz łóżko, myjesz twarz, jesz śniadanie, myjesz zęby. Są czynności, które wykonujesz codziennie. Łatwo jest zrobić wyjątek i nie umyć rano zębów. Raz, drugi, trzeci. Postanowiłeś odpuścić sobie swoją rutynę. To kamień, który uruchamia lawinę. Jeśli dajesz sobie przyzwolenie na łamanie swoich własnych zasad w pozornie błahych czynnościach, to jak będzie to wyglądać w rzeczach znacznie bardziej poważnych. To jak robisz małe rzeczy pokazuje jak będziesz robić te duże. Co to ma do wyróżniania się? Otóż jest mało ludzi po prawej stronie konserwatyzmu, czyli zdrowo honorowych, odważnych, prawdomównych, terminowych. A jak się już takiego spotka, pozostaje w pamięci na długo. To proste zasady, które są z nami od chyba zawsze. Ale im dłużej żyjemy jako społeczeństwo, tym mam wrażenie, że bardziej chcemy je rozluźniać albo w ogóle zmieniać. Żebyśmy też mieli jasność. Nie mówię, że jak raz nie umyjesz zębów albo spóźnisz się do pracy to świat się kończy i już nie ma odwrotu. Chodzi tu raczej o świadome i regularne przyzwalanie sobie na takie odchylenia. Przeczytałem w życiu ponad setkę książek. Wiele z nich było Biografiami ludzi biznesu, ludzi sukcesu. Wspominali oni regularnie o swoich rutynach. Rozwój kariery, czy to na etacie, czy w biznesie, opiera się o konsekwentne wykonywanie czynności przynoszących wartość innym. Przy okazji cały czas usprawniając sobie ten proces i ucząc się nowych możliwości. Co ten wywód, co na ten wywód yy, odpowiedział Wojtek? Niestety, no i on widzi zależności pomiędzy hołdowaniem tym prostym zasadom, a rezultatem jego klientów. Jeśli umawiasz się, że zrobisz do X, to robisz do X albo piszesz wcześniej, że nie dasz rady i zrobisz do X plus 3 dni. Jeśli masz mieć rozmowę o pracę, a między zaproszeniem i rozmową poznałeś szczegóły firmy, które ją przekreślają, dzwonisz tam i mówisz, że to nie jest praca dla ciebie. Jeśli ktoś w pracy na ciebie krzyczy, nie pozwalasz sobie na to, jasno wyznaczając granice. Kim jest ta osoba, że ma prawo podnosić na ciebie głos? Jeśli pan majster ma przyjść do ciebie w środę, a go nie ma, dzwonisz do niego w środę. Jeśli każe zadzwonić w piątek, dzwonisz do niego w piątek. Budowałem niedawno dom. Jeśli jasno zaznaczysz teren terminowości w pracy, jest spora szansa na to, że ludzie będą wiedzieć. Ten gość trzyma się terminów i tego samego wymaga ode mnie. Wrzucę go na liście. Top 1 do zrobienia. Żeby już do mnie po prostu nie dzwonił żebym miał święty spokój. No, to jest dobra taktyka. Jeśli nie stać się na czyjeś usługi, nie zamawiasz ich. Robisz to tylko wtedy, gdy masz kasę na pokrycie kosztu. Gdy ktoś podsyła ci fakturę, płacisz ją w terminie. To robi piorunujące wrażenie. O zgrozo, przecież to powinien być standard. Zamień się miejscami, jakbyś się czuł, jakby szef już trzeci miesiąc obiecywał ci przelew za zaległą wypłatę. Podsumowując, żeby wyróżnić się z tłumu, warto przypomnieć sobie proste zasady, które są z ludzkością od tysięcy lat i nie są wcale takie proste do przestrzegania. Wierność, honor, prawdomówność, terminowość, wzajemny szacunek, szczerość, no i inne tego kalibru. No i na koniec, yy, zasłyszane niedawno od przyjaciela. Są rzeczy proste, ale nie są łatwe. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go, proszę, jednej osobie, to był Excellent Work podcast. Mówił dla ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej.